Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Cyberpunk 2077. No i zgodnie z zapowiedzią dziś powracamy do fabuły. Zgodnie z zapowiedzią też już wiem, jak to rozegramy. Za sprawą waszych komentarzy udało się chyba znaleźć najlepsze rozwiązanie. Bo zakładając, że każda z tych kart w jakiś sposób odnosi się do danej części fabuły, będziemy starali się je rozwijać równolegle, tak żeby procentowo wyglądało to podobnie. Przyznam, że z jednej strony chciałbym trzymać się pewnego porządku, że mamy temat czy misje związane z Evelyn, doprowadzić go do końca i dopiero później brać się za samuraja, ale to mogłoby spowodować inne problemy, a mianowicie, że będąc tu już gdzieś na poziomie 70, 80, a może już nawet na 40 za moment, nasza postać byłaby za mało rozwinięta, żeby rozwiązać te misje inaczej niż tylko poprzez rasowego shootera, czyli chodzenie, strzelanie i eliminację przeciwników. Jednak jestem tym graczem, który lubi się dogadać i szukać innych ścieżek niż ta najprostsza. Dlatego robiąc każdą misję tak równolegle, powinniśmy w miarę też równo rozwijać naszą postać, żeby ta gra była ciekawsza. Zakradnie się mały bałagan, ale z drugiej strony, no myślę, że to doprowadzi nas do lepszego finału. Tym bardziej, czy podobnie zresztą misje poboczne, jakie mamy na mapie. Będziemy starali się je cały czas gdzieś tutaj łączyć, ponieważ z tego, co się orientuję, to jak rozwiniemy naszą postać, jakie wybory dokonamy, czy też jakie powiązania będziemy mieli z innymi NPC-kami pojawiającymi się w grze, ma wpływ na to, jaki otrzymamy finał. A chciałbym, żeby ten był przynajmniej dobry. Więc jakbyśmy skupili się tylko na fabule, prując prosto przed siebie, no to mogłoby się okazać, że na przykład ktoś nas zdradził, z kimś się nie polubiliśmy, albo ktoś nie pomógł, a normalnie nam pomoże. No i prawdopodobnie najlepsze, czego moglibyśmy oczekiwać, to takie mieszane zakończenie. Nie lubimy mieszanych zakończeń. My lubimy tylko happy endy. Szczególnie w takich miejscach. Czekaj, kolego, bo nam zasłaniasz. Tam chyba mamy ten... Tarota? Ima... Czego? Nic. Cesarzowa. Już zaliczone, jak rozumiem. Co, chcesz pogadać? Nie? Ładna fryzura. Nadałoby się na detektywa. O, cześć kolego. Prowadź do Dexa. Co słychać? Co słychać? Chodź. Nie ma problemu z nami. A to nie do Claire. O, Claire, i co? Silverhanda daj. Napiłby się? Dzięki. Chcę pamiętać przyjaciela. Po kolei. Nie ma sprawy. Zawołaj, jak będziesz czegoś potrzebować. My zawsze czegoś potrzebujemy. Mój przyjaciel zapracował na miejsce w karcie. Byczek z kucykiem? Słyszałam. Szkoda. Pamiętasz przepis, który podał? Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe. I miłość. Tak jest. I nazwiemy to... Jackie Wells. Jackie Wells. Pierwszy jest ode mnie. Poproszę dużo miłości w tym. Duży ruch w interesie? Jak widzisz, nie narzekam. Zawsze znajdzie się jakiś wyschnięty gardło do napojenia. Jak ci się podoba praca w Afterlife? Nie narzekam. Bójki zdarzają się rzadko, a jak już się zdarzają, to kończą się błyskawicznie. Knajpą morderców, co? Ty to powiedziałeś. Jak tam? Gotowa do następnego wyścigu? Silnik chodzi jak marzenie, w baku najlepsze paliwo, karoseria zrobiona na brylant, czyli gotowa. Chodziło mi o ciebie, Claire, nie o twoją bestię. Tak, wiem. Mówiłam o sobie. No to dobrze. Dziękuję, widzę tam samuraj Silverhand. Ciekawe, że też nie chce się podzielić z nią naszą wiedzą na temat tego, co siedzi w głowie. Może nim tam wejdziemy, w ogóle zorientujmy się, o co chodzi w tej misji, bo tak przyznam, z tych wszystkich wątków głównych to ten jeszcze najmniej kojarzę. Chcesz dorwać Helmena? Zacznij od wizyty w Afterlife. Trochę się tam pozmieniało przez te lata, ale jedno się nie zmienia nigdy. Potrzebujesz odpowiedzi na dręczące pytania? Zadaj je w Afterlife. Zawsze znajdziesz kogoś, kto podszepnie ci odpowiedź za odpowiednią cenę. A jeśli w dodatku tym kimś jest Rouge? Kurka, sam jestem ciekaw tego spotkania. A to jest stara koleżanka Silverhanda. Myślałem, że chodzi o Claire. To ty wpakowałaś mnie w to gówno i dobrze o tym wiesz. To twoja wina! Straciłam przez ciebie wszystko! Powtarzam, naucz się rozwiązywać swoje problemy. Wiesz co, Rogue? Pierdol się!
Uważaj, z kim robisz interesy. Siema panam. Możemy porozmawiać? Rogue, chciałem pogadać. W porządku. No to co masz dla Patrzcie nas? Patrzcie tylko, co też kot przyniósł. Coś ty za jeden. Jestem V. I czego ode mnie chcesz, V? Minęło tyle lat. To naprawdę rok. Pierdolona rok rozparta na kanapie w Afterlife. Nie pogrywaj z nią. Przejrzycie na wylot. Ta dziewczyna. Jest. O co jej chodziło? Ją zapytaj. Może wciąż mazgaje się w jakimś kącie. No dobrze. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę kogoś znaleźć. Kogo? Anders Hellman. Inżynier wyższego szczebla. Pracował dla Arasaki. Moment. Anders Hellman. Sprawdź mi go. Dzięki. Nie, jeszcze mi nie dziękuj. Po pierwsze, moja pomoc kosztuje. A po drugie... Dexter Deshawn, Jackie Wells, T-Bag. Tak. Dobrze cię kojarzę, V. Ciągnie się za tobą widmo śmierci. Taki pe? A to suka. Spytaj ją, czy pamięta Arasaka Tower. Odstrzelili mnie na jej oczach. O, no właśnie. Ostro... Wchodzimy ostro. Naprawdę chcesz się bawić w wyliczanie nazwisk? Proszę bardzo. Johnny Silverhand. Zginął w Arasaka Tower. Na twoich oczach. Bawimy się dalej? Czy jednak pogadamy na serio? Masz jaja, chłopaku. To mi się podoba. Ale ja się nie bawię w sentymenty. To jest biznes. Potrzebujesz mojej pomocy? Przygotuj pieniądze. No właśnie, mamy kasę. Nie no, myślę, że wtedy nie będziemy mieli pomocy, tak? Wystarczy? Wróć jutro, to pogadamy. O proszę, to nam się ten wątek fabularny tu rozwinął. Zaczekaj, aż będzie gotowa. Tutaj na tym krzesełku? Możemy po... No to okej. Cały dzień. W takim towarzystwie i w takim miejscu bardzo chętnie. No to zobaczmy. Jakiś czas później... Ja do Rogue. Wiesz, że miałem przyjść. Nie boli cię głowa od tej muzyki? Hej, Rogue. No to jestem. Co z Hellmanem? Dwa poproszę. Zrób nam miejsca. Siadaj. No ładnie. Mam nadzieję, że go znalazłaś. Rzadko widuję aż taką determinację. Musi ci na nim bardzo zależeć. To kwestia życia i śmierci. Tego też od dawna nie słyszałam. Zostaw butelkę. Częstuj się. Twoje zdrowie. Twoje zdrowie. Przyda ci się. Dzięki, Nix. Królowa Afterlife. Kto by pomyślał? Mam drzazgę z informacjami dla ciebie. Myślisz, że pomoże? Rogue bywała zimną suką, ale zwykle ufała intuicji. Na moje wyczucie uznała, że jesteś w porządku. No to popatrzmy. Tego twojego Hellmana nie ma na żadnych oficjalnych listach płac. Za to jest w zastrzeżonych kartotekach Chanti. To spółka zależna Kang Tao, korporacji należącej do Chińczyków. Kang Tao od dawna używa spółki jako przykrywki dla swoich wrażliwych operacji. Rozumiesz? Przygotowują go do przerzutu. Skąd wiesz? Znam chińskie procedury korporacyjne. Mówią na to sztuczka z gołębiem. To odszyfrowany przebieg tras najbliższych transportów Kang Tao. I myślisz, że w jednym z nich będzie Hellman? Tylko w którym? Spójrz na specyfikację tego konwoju. Jedna fałka, brak wsparcia naziemnego, brak podpiętych manifestów towarów. Dziwne. Kang Tao czasem nie rejestruje transportów, jeśli chcą sprzedać coś pod stołem, ale... Zobacz dane obciążenia tej fałki. Już zatwierdzone w systemie. Za niskie. Na pokładzie nie ma ładunku. Proszę, proszę. Za to jest wykaz pasażerów. Oddział bojowy ochrony Kang Tao. Oraz jeden VIP.
transferowane właśnie z Chianti. Hellman. To były dobre wiadomości. Aha, no pięknie. To wszystko są zastrzeżone dane. Dotarłaś do nich tak szybko? Wiedziałam, gdzie szukać i kogo użyć do ich zdobycia. Poza tym nie lubię marnować czasu. Także na zbędne pytania. To jakie są złe? Chodzi o miejsce ekstrakcji. Patrz, tu wszędzie jest przestrzeń powietrzna Night City. Aha, bez szans na przejęcie transportu bez zaalarmowania NCPD. Tu z kolei jesteśmy już zbyt blisko placówki Kang Tao. Błyskawicznie przysłaliby posiłki, gdyby cokolwiek drasnęło KVK. Ale tutaj, Jackson Plains. Wąski obszar poza jurysdykcją Night City i poza zasięgiem Kang Tao. To twój szczęśliwy dzień. Martwa strefa. Czyli tam go przejmę. Na pewno przyda ci się ktoś, kto orientuje się w terenie i będzie w stanie zorganizować tego typu robotę. Łącznie ze sprzętem. No właśnie, to nie będzie takie łatwe. Namierzenie takiej AV-ki nie będzie łatwe. Poza tym znam ten model. Poprzednie wersje latały w wojnach. Te kolosy są szybkie i mają zaawansowane systemy obronne. Bawienie się w ostrzeliwanie takiej AV-ki nie wchodzi w grę. Dlatego lepiej rozwiązać ten problem sposobem. Mam ludzi, którzy takie sposoby znają. Lub potrafią improwizować. Znasz kogoś odpowiedniego? Panam Palmer, najemniczka. Co prawda straciła wsparcie swojego klanu, ale to wciąż ma matka. Zna tam te okolice. Pomoże ci, nie będzie miała wyjścia. Nie będzie miała wyjścia? Nie brzmi to zachęcająco. Na bardziej zachęcającą opcję cię nie stać. Nie stać mnie na zmarnowanie szansy na dorwanie Hellmana. To twoja decyzja. Wi, mam złe przeczucia. Ta, którą mijaliśmy? Dziwne. Myślałem, że nomadzi omijają miasta szerokim łukiem. Wszystko zależy od klanu, od znajomości, od tego, jak bardzo są w potrzebie. Aldecaldos rzeczywiście niechętnie wchodzą w miejskie układy. Pan ma inne podejście? Nie tylko w tej sprawie. Dlaczego Panam będzie musiała mi pomóc? Wyczuwam tu jakiś haczyk. No od czasu do czasu przewoziła dla mnie różne towary. Ostatnie zlecenie poszło. Nie po jej myśli. Co się stało? Ujmę to tak. Z nami. Straciła towar i wóz. Zrobi wszystko, by odzyskać przesyłkę. Mogę jej pomóc odzyskać towar, ale skoro nie wiemy, gdzie go szukać... Ja wiem. O, jak widać, wszystkie drogi nas wyganiają powoli z miasta. Wiesz, ale nie powiedziałaś tego panom? Ze mną też będziesz się bawić w kotka i myszkę? Moja robota polega na zauważaniu okazji i wykorzystywaniu ich. Gdybym jej o wszystkim powiedziała, panam chwyciłaby spluwę i zaczęła się bawić w zemstę z łatwym do przewidzenia finałem. Nie lubię tracić ludzi w tak głupi sposób. Czyli panam ma szansę ze mną, z kolei ja mam szansę, jeśli ona pomoże mi. Dwa pionki na szachownicy rok. Cieszę się, że rozumiesz. Oj, Vivi. W porządku. To powiedz mi, co wiesz. Rocky Ridge, ta opuszczona mieścina pod Night City. Panam wie, gdzie to jest. Pojedziecie tam, odzyskacie towar i wóz. Skontaktuj się z nią, przesyłam ci na miarę. No wreszcie. Okej, dzięki. Lot. Tak zrobię. Powodzenia. Na razie. Choć nim wyjedziemy z miasta, nie ukrywam, że dobrze by było, a ty kim jesteś? O co chodzi, Denis? Dobrze by było zebrać trochę kasy. O co chodzi? Robota jest. Trzeba coś przewieźć z miejsca na miejsce. Szybko, po cichu. Kumasz? No. Takie rzeczy załatwia się przez fiksera. Pierdolę fikserów. Biorą kasę za nic. Aha. Nie wróżę ci długiej kariery w tym mieście. Nie chcę, żebyś mi wróżył, tylko żebyś coś przewiózł. Wchodzisz w to, czy nie? Potrzebujemy kasy. Mów dalej. Sprawa jest prosta. Jedziesz do Kabuki na nadbrzeże. Zabierasz stamtąd paczkę, dzwonisz do mnie, a ja mówię, gdzie ją podrzucić, jasne? Wszystko poza moją zapłatą. Nic nie bój, chłopie. Dostaniesz coś ekstra. Z importu. Ale bez cła. Średnio jesteś konkretny. Ale za to solidny. Zaufaj mi. To prosta robota i dobry zarobek. To jak? Wchodzisz? Brzmi jak prosta robota i dobry zarobek. Niech będzie, wchodzę. No, ekstra. Wiedziałem, że się dogadamy. Jedź do Kabuki na nadbrzeże. Rozglądaj się za starą lodówką z napisem No Future.
Jak już ją namierzysz, otwórz ją i zabierz to, co będzie w środku. A potem zadzwoń po dalsze instrukcje. Mhm, to do usłyszenia. Na razie, czyżby jakąś ciekawą broń dla nas szykowali w ramach tej misji? Na to liczę. Będąc przy kasie... Sorry, nasza koleżanko Claire, możemy wejść za bar? No niestety musimy obejść się smakiem. Wejść tam nie można, przynajmniej nie jeszcze teraz. Może kilka wyścigów i coś w tym temacie się zmieni. O, a tu też można wyjechać windą? Chętnie. Pożegam się. To co, wzywamy wsparcie i nie wychodzą. Okej, a na dach, dobra. Chociaż chętnie bym... A zadzwonimy z dachu, zobaczymy jak to tam wygląda. I będzie ładny klimat, żeby sobie porozmawiać. Dzień dobry, mieszkańcy. Po prostu nie sam. Tylko pewnie to trochę potrwa. No, jak pięknie. Tak rozumiem, jeżeli nie znajdziemy żadnej innej ścieżki, to będziemy skakać, tak? Bo to miejsce wygląda, jakby nie było dużo więcej innych możliwości. Ewentualnie jakaś forma zemsty jeszcze wchodzi w grę w przyszłości na kimś. Nawet ciekawych rzeczy tu nie ukryli. No dobra, ale z tym ładnym widokiem na miasto zadzwońmy do pana. Panam. Halo? No, cześć. Hej, panam. Z tej strony V. V? Jaki V? Skąd masz ten numer? Myślę, że się ucieszyła. Od kogoś z Afterlife. Mhm. No to czego chcesz? Tak się składa, że wiem, czego szukasz. Tak mówisz? Chcesz odzyskać swój towar i wóz, prawda? No to pogadajmy. Czyli gadałeś z Rogue? Mogłam się domyślić. Skład kolejowy przy Bonita Street, u wylotu z miasta. Spotkajmy się tam. Do zobaczenia. No dobra, przy czym nie chcielibyśmy jeszcze wylatywać z miasta, więc mam nadzieję, że nam da wybór na zasadzie dogadajmy się i zobaczymy co dalej. Gdzie jesteś, panam? Aż tutaj. No dobra, więc lecimy w tamte okolice. Przyznam, że ktoś pod klubem porzucił całkiem fajny wóz, więc grzechem było nie zabrać go ze sobą dalej. Co to jest, jakiś parada wojskowych, czy jak? No nic, blokowali nam drogę. Jesteśmy w dalszej trasie. Jeździ się bardzo przyjemnie i nawet nie wiem, czy nie będziemy szukali dla siebie na stałe takiego czegoś. Bo widziałbym jego sporą rolę w wyścigach. W każdym razie, blisko pana. Mam nadzieję, że jeszcze nie wyjeżdżamy poza miasto, bo, no tak jak mówiłem, chciałbym pozałatwiać kilka spraw, a przede wszystkim dorobić się trochę, bo jeżeli dobrze kojarzę, po dźwięku silnika, to dalej zalewamy to jakąś benzynką. Tak wiele się nie zmieniło. No chyba, że te elektryczne wozy dorobiły się takich tutaj pomruków. No dobra, pana. Jeszcze chwilę, bo my mamy tu zwidy w okolicy, a przynajmniej powinniśmy mieć. Przez chwilę coś nam mówili. O, to jest ten graffiti? Ale dzisiaj mamy dzień graffiti. Siła! No dobrze, już cię lubimy, pana. Nasz mózg podpowiada, że to jest dobry kierunek. Panam? Cześć! Ty jesteś V, co? To gdzie mój wóz? Lubię tak z każdej strony poznać naszego rozmówcę. A ten ci nie pasuje? Co z nim nie tak? Tymczasowe rozwiązanie. Pytam, gdzie moje auto? Może być... Już nam furę ukradłaś? Przecież tylko spojrzeliśmy na graffiti. Gdzie nasze auto? Rogue mówi, że możemy sobie nawzajem pomóc. Oczywiście, mogłam się domyślić. No dobra. Gadaj, co wiesz. Albo leciej wyszczekaj, żeby się ode mnie odpierdoliła. Ej, spokojnie. Wyluzuj. Nie mów mi, co mam robić. Posłuchaj, wiem, gdzie jest twój wóz i ładunek, ale sama sobie nie poradzisz. Więc może się lepiej dogadajmy. No to czego chcesz? Trudne te kontakty na początku. Potrzebuję twojej pomocy. Muszę dorwać jednego gościa. Prosto z mostu? Dobra, z konkretami.
Zaatakujemy transport Kang Tao, a to nie będzie proste. I nie wiem, czy mogę ci ufać. Pojebało cię? W kwestii zaufania czy ataku? AV-ka Kang Tao będzie przelatywać przez Jackson Plains. To podobno ułatwi sprawę. Ta, nie wydaje mi się. Na pokładzie jest człowiek, z którym muszę porozmawiać. Ja pierdolę. W zamian informacja o twoim ładunku i pomoc w odzyskaniu go. Umowa stoi? Nie wiem, ja... Kurwa! Dobra, umowa stoi. Ale bez mojego wozu nie załatwimy twojej sprawy, więc musimy zacząć od niego. To gdzie on jest? Nie mówimy, że wiemy. Myślałem, że przede wszystkim chodzi o towar. Chuj z towarem! Z tym samochodem mogłam brać każdą kurierską robotę. Bez niego mogę najwyżej rozwozić pizzę w Night City. Możesz rozwozić. Możesz wtedy liczyć na duży napiwek od nas, nie? Nie, Rocky Ridge. Rocky Ridge. Podobno wiesz, gdzie to jest. Tam znajdziemy twój wóz z ładunkiem. Nasz ty kutasie. Dorwę cię za to. Nasz to jakiś twój kumpel? To on cię wystawił? Weź go nie nazywaj moim kumplem. Dobra, wspólnik. Były wspólnik. Wykiwał mnie, zajebał mi wóz i towar. Na pewno chce to teraz wszystko opchnąć klientom w Rocky Ridge. I czeka go, kurwa, spore rozczarowanie. To co, jedziemy do Rocky Ridge? Moment, muszę się zastanowić. Okej, przyda nam się dodatkowa pomoc. Po drodze zahaczymy jeszcze o jedno miejsce. Niby jakie? Moment, dzwonię do klientów. Muszę ich przekonać, żeby olali tego skurwiela. Chce się z nimi dogadać za plecami Rogue? Odważna jest. Albo kurwa po prostu głupia. Boss, hej. Wiem, że nasz chce wam opchnąć towar w Rocky Ridge. Problem w tym, że ten skurwiel mnie oszukał. Spokojnie, ja to załatwię. Tylko daj mi szansę. Boss, no proszę cię. Ile razy dla was jeździłam i było cacy. Słowo honoru. Po zmroku? Okej, nie odwołujcie spotkania, ale nie przyjeżdżajcie, ja się wszystkim zajmę. No kurwa, jasne, że tak. Zajebiście, dzięki, boss. Nie pożałujesz. Dobra, kupiłam nam trochę czasu. Dużo? Zgodził się na słowo honoru? No właśnie. Nie no, trochę nam brakuje, ale w sumie nie ma potrzeby. Co to za jeden ten boss? Na pewno nie będzie robił problemów? Boss jest w porządku. Jest z Sixth Street. Jeździsz dla gangusów? A co, nie wolno? Streeci potrzebują kurierów, a ja potrzebuję kasy. To gdzie chcesz jechać? Do obozu Aldecaldos. Muszę pogadać z ludźmi z mojego klanu. Jakoś nie wyczuwam entuzjazmu. Nie twoja sprawa. Mam tam paru przyjaciół. Oni nam pomogą? W Rocky Ridge? Tak jest plan. Rogue coś wspominała, że się z nimi nie dogadujesz. No to skoro Rogue tak mówi, to musi być prawda. A nie jest? Weź mnie nie wkurwiaj. Okej. Chwilowo na mnie po drodze, ale to wciąż rodzina. Status związku to skomplikowane. No, coś w tym stylu. Spoko, jedźmy. To wsiadaj. Czyli serio jedziemy dalej? Jeszcze zajmij miejsce pasażera? No dobra, to w drogę. Ale pogadamy sobie w środku, nie? O, potrafi trzymać kierownicę i obracać rękoma. Niezły wóz. Przestronny taki. Nie denerwuj mnie. Daleko ten obóz? Tuż pod miastem. Skoczymy na dziewiątkę, potem odbijemy na wschód. Jak się w ogóle w to wpakowałaś? Spodobał mi się kolor. Sosnowego odświeżacza i dziecięcego fotelika nie było w planie. Wiesz, że nie pytam o auto. No a co mam ci powiedzieć? Że nie chcę odpuścić tego, że wspólnik mnie okradł? Że fikserka się na mnie wypięła? A ty? Po chuj ci ten pajac zawałki. Ma informacje, których potrzebuje. A ja mam coraz mniej czasu, żeby go dorwać. Za dużo promieni słonecznych. Czemu mnie nie
powiedziała, że wie o naszym. Rogue? Przestań zawracać sobie nią głowę. Kurwa, jak ja nienawidzę tej suki. Spoko. Rogue jest królową Afterlife. Po prostu przedstawia pionki. Czy ty mnie właśnie nazwałeś pionkiem? Dobrze się jej przyjrzałem. Doszła na szczyt, bo zna się na ludziach. A że nie mówi im wszystkiego, to część tego zawodu. Jak dla mnie jest po prostu manipulującą i załamaną pizdą. Wiesz, że to ona wpakowała mnie we współpracę z Raffenschief? Nasz jest Raffenem? Tak. Trzyma się z Ravesami. Największa banda Raffenów w okolicy. Wiesz, o co chodzi, nie? Mhm. Nomadzi wyrzuceni z klanów. Zwykle tak. Nomadzi nie pozbywają się swoich zabyle, co więc sobie wyobraź. Mordercy, gwałciciele z Wyrole. Zbierają się w ekipy, czasem nawet w gangi. Większość jest poszukiwana listami gończymi. Grubo. A ja przez tę sukę musiałam z takim ścierwem pracować. To już chyba mieliśmy, no. Może nie wiedziała? Nie, no na pewno wiedziała. Pewnie miała swoje powody. No nie mów. Ona zawsze ma powód, by przekazać ci jakąś informację lub ją przed tobą zataić. Słuchaj, bo my na sekundkę to do miasta byśmy jeszcze potrzebowali. Uspokój się, albo cię zneutralizuję. Okej, dobra, nie było tematu. Nie denerwuj się. Swoją drogą, wykorzystamy to, popodziwiamy okolice. O, jakie piękne, zadbane elektrownie. Ciekawe, kto to serwisuje. A ile w ogóle ktoś to serwisuje? Cała farma, no. Widziałaś tamtą górę? Pewnie nie raz, tak? No, świetne, tak. Wydaje mi się, że coś z tego będzie. Ten nasz small talk i te sprawy. Okej, dojeżdżamy. Zgarniemy moich kumpli, a potem do Rocky Ridge. No dobra. Rzeczywiście żyją sobie tutaj całkiem przyjemnie. Może nawet będzie punkt szybkiej podróży docelowo. Chyba go widzę. No, kogo moje oczy widzą? Zjawa to jakaś? Czy kac okrut... A to kto? Moja niańka. Wi to Skorpion, to Mitch, przyjaciele. Hej, siema, wspólnik. Cześć, chłopaki. Cześć. Ty, co ty tu robisz? Zgubiłaś się? Miasto jej się znudziło. Ale wiesz, że stary się wkurwi, jak cię zobaczy. Wpadłam na chwilę. Sol nie musi o niczym wiedzieć. Potrzebujemy waszej pomocy. Co jest? O co chodzi? Raffeni wyrolowali Panam. Jedziemy uświadomić im, że to był zły pomysł. Mocno zaleźli ci za skórę. Inaczej nie słuchałabym tak cierpliwie waszego pierdolenia. Wiesz, że zawsze możesz na nas liczyć. Tylko, że teraz nie da rady. Serio? Nie pomożecie? Stary nas wyznaczył do roboty przy generatorach. Baterie padły. Nie pomożecie przez jakieś jebane generatory? Jaja sobie robisz, nie? Naprawdę was potrzebujemy. Nie tym razem. Potrzebują nas tutaj. Kurwa, nie wierzę. Warujecie tu, bo Sol wam kazał? A mnie macie już gdzieś, tak? Panam. Tu nie chodzi o Sola, tylko o klan. Przecież wiesz. Słuchaj, z obozu się nie ruszymy. Nie ma szans. Ale o sprzęcie Sol się nie wypowiadał. Okej. Dobre i to. Będę potrzebowała twojego karabinu. I paru swoich rzeczy. Bierz, co chcesz. Tylko uważaj na siebie. No, dzięki. To ja w takim razie ogarnę sprzęt i znikam. Dobrze, jesteś na mnie skazana. Rozczarowana? Nie wiem. Zawiedziona chyba. Prawie jak synonim. Cześć, Panam.
Wpadłaś na dłużej? Weź te do matki. Zaraz się stąd zmywam. Pogadamy następnym razem. Hej, pana. Ciekawe, kiedy będą nas tak witać. Siema, Vi. Cześć, Vi. Hej, Vi. Przyprowadziłaś nowego? A Solo o tym wie? Gówno się to obchodzi. Lubią się widać. Komputer, ale bez możliwości hakowania. To nas nie interesuje. O! Nie interesuje. Pomóż mi z tym. No dobra. Co tam jest? Parę drobiazgów przydadzą nam się. Bierz. Dobra, mamy wszystko. Jedziemy. Ach, ten realizm w grach. Wracasz? Co cię to? Ma nowych kolegów. Lepszych. W sumie to jednego. Panam! Wpadniesz do nas potem? Następnym razem, Eli. The Last of Us? Jest grane? No pięknie. Ładnie nas tu poprowadzili z tą przygodą. Zakładam, że będziemy ładnie się trzymać miasta. To uciekam. Tak, tak. Zjeżdżajcie, już! I odzywaj się czasem. Pilnuj jej, Vi. Rzuć tutaj. Masz tak, w banku. No dobrze, ale w dalszą podróż wyruszymy już w kolejnym odcinku. Wygląda na to, że też fabularne. Nie odjedziesz chyba panem bez nas. A tymczasem dzięki za to, że jesteście. Dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.